Witajcie kochani, witam was gorąco i serdecznie, ja jestem Juken, przed wami 37 odcinek z Farming Simulatora 22, z serii, w której zaczynamy i jeszcze niedawno, bo 36 odcinków temu zaczynałem tutaj swoją przygodę z rolnictwem, jak i z farmingiem. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo krótki, więc w pewnym sensie też i specyficzny. Zaraz do tego, moi drodzy, wszystkiego przejdziemy. W poprzednim odcinku zrobiłem strajk rolników, aby się tutaj solidaryzować z naszymi rolnikami. Szybko Wam tylko pokażę jedną rzecz, którą zrobiłem poza odcinkiem, a mianowicie to, czego nam brakowało. Tutaj wziąłem, kupiłem pług, który pozwala tworzyć pola. Zobaczymy, no niby na mapie to działa. Wiem, że jeszcze nie jest zbyt idealnie, bo nie rzeźbiłem tutaj tego terenu, ale jak widzicie, kasy mi zeszło chyba z 15 milionów. Tak, głównie te 15 milionów poświęciłem na... Rzeźbienie terenu, bo tak jak mam w zamyśle, chciałbym wrócić do kwoty poniżej miliona i później ewentualnie coś tam będę sprzedawać. No, dziś siłą rzeczy musimy się dowiedzieć, ile zarobimy na ciuchach, ale o tym zaraz Wam opowiem. Także tutaj były chyba trzy pola, jeśli nie cztery. Nie jestem do końca przekonany. Wcześniej tutaj rosła pszenica, teraz no troszkę pozmieniałem. O, zobaczcie, tutaj jest w ogóle jeden taki olbrzymi do gnojówki wybudowałem. Silos, a tak troszeczkę tu się pozmieniało. Inaczej wybudowałem. E dla krówek nasze obory są one ostatecznie 3, a nie cztery i są tak, żeby były przejazdowe, aby wygodnie się nam jedzenie dostarczało. No i w ogóle na ten moment, już tutaj jesteśmy i Wam pokazuję pewne zmiany, ale to przyjdzie odcinek, w którym wam, Was bardziej po farmie oprowadzę. Tutaj chwilowo poburzyłem wszystkie szklarnie. Zobaczcie jak to jest pusto. Ja to chcę troszeczkę inaczej rozplanować, ponieważ ten wyjazd tutaj był dla mnie nie do końca wygodny. No i te szklarnie mi troszkę tam przeszkadzały, ale to spokojnie damy sobie radę i zrobimy to jak trzeba. Ale nie to jest tematem dzisiejszego, moi drodzy, odcinka. O, zobaczcie ile miodu już tutaj czeka, żeby gdzieś dostarczyć. Także wszystko się fajnie rozwija. Jajka e, no u kur mamy, jak widzicie już bardzo dużo tych jajek. Też fajnie, bo ta paleta 100 kg waży i można ją ręką e, przesuwać. Natomiast, moi drodzy, także tutaj sobie rosną buraki cukrowe i też będę chciał zrobić, żeby były dwa lub trzy kombajny do buraków cukrowych i żeby pracownicy mi to Zbierali, może przyczepkę jakąś im podłączę, zobaczymy jak to będzie działać, ale ja bym jeździł tylko i, i im zbierał. No tam z, tym, z tą pszenicą to chyba wam pokazywałem, a jeśli nie, no to szybko wam pokażę, bo już troszkę tyle rzeczy tu nazmieniałem, że aż się gubię co pokazywałem. Na tej samej zasadzie, tu są te pola, na których widzowie, no były te wielkie żniwa. Ja też tutaj przeleciałem, chociaż mogłem to troszeczkę jeszcze jeszcze dalej, ale dobra już jest górka, także myślę, że dobrze zrobiłem. No tu kawałek akurat mi nie wyszło i nie dosiałem. Coś musiałem nie zauważyć. Natomiast tutaj poorałem, na ile się da, aby te wszystkie pola, które tu były, a były one bardzo ogromne. Żeby nie było, widzicie, tych przejazdów między, tutaj gdzieś były te przejazdy, nawet nie widzimy gdzie. Powywalałem drzewa i wszystkie pola, tak jak leci widzowie, przebudowałem tutaj przebudowałem na nowo młyn. Do tego zboża, żeby go zwo je zwozić, i są takie to ogromne pola. Zobaczcie. Także to jest no niesamowite, ile tutaj może być zboża. Potem co za tym idzie, Stłomy, zobaczcie, rośnie, pszenica sobie. Rośnie na mąkę, dlatego jest ona nam potrzebna. Dużo się też bawiłem w równanie terenu, dlatego kasa nam zeszła. Zobaczcie, ile tu mamy pola. I to jest prawdziwe pole, i tu będzie nasz cel, oczywiście kombajny nie stoją, bo pojechały na strajk, ale je zaraz tutaj sprowadzę. Także moi drodzy, tu będzie moim celem, żeby właśnie ci pracownicy, może trzech, może czterech, no cztery kombajny mamy, więc na pewno, no raczej więcej już nie, aby nam kosili. Zobaczymy. No, ale to już nie będę robił. Myślę, że na odcinku, bo no, bo to już robiliśmy na odcinku. Co jedynie mogę wam na odcinku pokazać, jak to działa. No i tutaj mamy też jeszcze pola, które wypadałoby wykupić, albo nie wiem, czy już nie wykupiłem właśnie w tym jednym odcinku, jak inwestycje robiliśmy. Aha, i z tej rzeczki, która to była, zrezygnowałem i wyrównałem teren, dlatego że. Kurczę, nie dało się tej wody zrobić. Zobaczcie, tutaj jest ten moc z tą wodą, to jakoś tak dziwnie. No, niby tutaj jeszcze spoko na tym kawałku, ale jak się trochę teren robi inaczej, to o, zobaczcie, są jakieś takie czasami niedogodności, tak jak tu, że widać o. To tak ciężko jakby dobrać, jeśli chodzi o o wysokość. Nie da się tego jakoś fajnie zrobić. No i tu też kawałek jak widzę, przeoczyłem z burakami, natomiast starałem się na tyle, na ile umiałem i też zostawić miejsce, żeby pracownicy mi się nie wieszali, także myślę, że spoko. O, tutaj jest nasz, yy, nasz pług ogromny, taki chyba na 16 metrów. Tym pługiem orałem tutaj dzielnie, ale tu już nie mogłem zaorać, bo jak widzicie, tu samochód stoi, coś był teren równany i no, jak sami widzicie, pozostałości po czymś tam. I tutaj teren nie należy do mnie, jak widzicie, jest dla nikogo, także nie mogłem, niestety, tutaj za bardzo zaorać. Ale dobra, ten temat sobie zostawmy. Przechodzimy, moi drodzy, do tego, co jest tematem dzisiejszego odcinka. Głównym tematem, bo to musiało nastąpić. Słuchajcie, tu też zaszły zmiany. To są nasze owieczki. Jak widzicie, mamy. Otóż, może sobie przez bramę wejdźmy. Z pociąg nie rozjedzie, chyba nie. Mamy, słuchajcie, widzowie, 10 wybiegów dla owieczek, tak? takich pastwisk. Czyli no, to można pastwiskiem z tą oborą nazwać, no ale przyjmijmy, że jest to pastwisko. No i wyobraźcie sobie, że te 10 pastwisk to jest naprawdę ogromna ilość. Ja to bardziej ozdobnie robiłem, jakby nie robiłem tego dla, dla jakichś tutaj zysków, co po prostu podobały mi się te pastwiska, i chciałem, żeby to jakoś tak zaprojektować, żeby to wszystko się trzymało kupy przysłowiowej. Chociaż na upartego Mogłoby być 8 tych pastwisk, one mogłyby się tu kończyć, też by było spoko, bo tutaj byśmy wtedy jakoś to zamaskowali. Przemyślę jeszcze. Bo troszkę mnie tu denerwuje, tu jest jakiś taki punkt. A tu jest pozostałość, której też się tym modem nie da usunąć. No i tu gdzieś jest takiś punkt przy tej lampie, że po prostu się na tym wieszamy i się nie da. Nie wiem, jeszcze mogę sprawdzić czy to się da usunąć, ale z tego co pamiętam to chyba nie. Widzicie? Nie da się. A może? A udało się. To może teraz będziemy mogli tu przejechać. Zobaczymy. Nieważne. W każdym razie, słuchajcie, moi drodzy. No jak widzicie, wełny mamy tyle. Ja tu co chwilę muszę zaglądać, bo co chwilę mi wyskakuje komunikat, że brak miejsca na palety w owce. I zobaczcie, cały czas tu przeglądam, już sobie tak przerzucam, żeby tutaj podjechać ciężarówką i załadować. Tą taterkę mamy do Wożenia tego no i w ten sposób te wszystkie tutaj palety z wełną pozawoziłem do przędzalni. Przędzalnie mamy trzy, bo jak mówiłem wam w którymś z poprzednich odcinków, kiedy tutaj zajmowaliśmy się tą strefą, uważałem, że zawsze musi być ta przędzalnia, no bo żeby z to było transportowane do zakładu krawieckiego. Zakład krawiecki, mimo że ma bardzo mały magazyn, tak w ogóle jest do dy. No to go wybudowałem bardziej w celach, no po, powiedzmy, ozdobnych, no bo chciałem, żeby też z mojej tam posiadłości te, te domki jakoś ładnie wyglądały, a nie takie hamskie fabryki czy jakby markety. Więc, no to jeszcze pomyślę, jak to zagospodarować, bo zobaczcie, jak my mamy całe połacie trawy, i tej trawy na pewno tyle nie potrzebujemy, bo nie będziemy w stanie jej zużyć. Póki co z tej samej trawy, którą mam tam na swoim terenie, nakarmiłem owca. Owce karmię trawą, także. Myślę, że nagram o tym specjalny odcinek, bo to jest bardzo opłacalny biznes. Budujesz tylko te pastwiska, kupujesz owce i tak naprawdę tylko dowozisz owcom trawę i masz z tego wełnę. I to takie jest perpetuum mobile. A w tych, w tych tutaj pastwiskach nie musisz się martwić o wodę. Przypuszczam, że woda jest jakoś automatycznie dostarczana i za to się płaci, ale to już na mniejsza o no, i tutaj zrezygnowałem widzowie z marketu, bo stwierdziłem, po co mi tu market? Jak my nie będziemy robili sprzedaży, będzie to sprzedaż automatyczna. Ale jeden, jedyny raz chcemy sprzedać tylko ubrania. Jak widzicie, tu jeszcze są nadwyżki wełny. Zobaczcie, ja tutaj pozrzucałem nadwyżki wełny. Widzicie, nie ma miejsca. Zaraz, oczywiście, to wszystko sobie przejrzymy. I teraz reasumując, zbudowałem te trzy przędzalnie, ale okazuje się, że przędzalnia ma strasznie mały magazyn, a tej wełny mieliśmy tyle że no, no nie było opcji. No więc wybudowałem początkowo trzy fabryki ubrań. Jedna, druga, trzecia. Oczywiście projektowałem to w taki sposób, żeby tą naszą w tym momencie taterką, bo normalnie powiedziałbym manikiem, po prostu wygodnie się dostarczało. Generalnie nie, nie patrzyłem na to, żeby tutaj jakieś przejazdy były, dlatego że no nie będzie nam wypluwało tych ubrań, bo my nie będziemy tego ręcznie robili, nie? No tu mogłem trochę inaczej wybudować, bo na drogę wchodzi, ale to jest jeszcze tam, wiadomo, się poprawi. No i to było wszystko cacy. Także widzowie, były sobie trzy fabryki ubrań. No i było wszystko fajnie. Ja oczywiście czekałem z nagraniem tego odcinka, aby to się zapełniło na full. No i kurczę, okazywało się, że tej wełny mamy tyle, że ona kipiała tam w tych owcach. No i mówię, kurczę, no to trzeba by jeszcze jedną. No i ostatecznie tu mamy jeszcze dwie kolejne fabryki ubrań, czyli łącznie fabryk ubrań widzowie mamy pięć. O, niech tam sobie tą wełnę wezmą. Tu już przetworzyli, także mamy pięć fabryk z ubraniami, no i trzy przędzalnie. No przędzalni więcej nie chciałem budować, bo po prostu już nie miałem pomysłu po pierwsze gdzie, a po drugie co chyba bardziej istotne drogi widzu, no to, no to kwestia tego, że zbyt małe ma magazyny i to, to była główna odpowiedź. No i przyjrzyjmy się teraz jednej rzeczy. Aha, i teraz tak. W dzisiejszym odcinku zrobimy sprzedaż tej wełny, ale to będzie oszukana sprzedaż. Od razu Wam, drodzy widzowie, mówię. Co mam na myśli mówiąc oszukana? Nie chcę robić tak, jak robiłem zazwyczaj, z deskami, czy z produktami mlecznymi, tam, czy, czy z chlebem i z innymi rzeczami, że będę jeździł jak głupek i pokazywał Wam, ile zarobiłem. Nie. Zrobimy to inaczej. Zrobimy to w taki sposób, widzowie. Zobaczcie, mamy z wełny na full ubrania zapełnione. Zrobimy, słuchajcie, tak, że w jednej fabryce, niech będzie to na przykład sobie ta fabryka, ale to damy konkretny wydaj. Załadujemy na ciężarówkę, całą ciężarówkę załadujemy, zobaczymy ile będzie to litrów, i przeliczymy to na ilość, którą mamy. A będzie to bardzo łatwo do wyliczenia, bo jeżeli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mamy pięć, no tu jeszcze nie ma na full, ale załóżmy, że to już można zaokrąglić. To załóżmy, żebyśmy mieli 25 tysięcy litrów razy 5. Wtedy będziemy wiedzieli, ile mamy litrów, i to sobie pomnożymy razy stawkę, jaka jest za 1000 litrów, i to będzie nam, znaczy to, co nam wyjdzie, po prostu pomnożymy razy, znaczy razy tyle, żeby było 125. No zaraz, zaraz do tego dojdziemy. No i to jest jeszcze oczywiście przędzalnia, która produkuje tkaniny i dystrybuuje je do. Do zakładu Krawieckiego. Tylko jak widzicie, no nie da się niestety zakładu Krawieckiego przerobić, szkoda, bo 3000 litrów to jest dla mnie no, nieakceptowalny magazyn. I to jest główny powód, dlaczego tych zakładów Krawieckich nie budowałem. No bo wiecie, widzowie, no w momencie, w którym mamy te, tej wełny ogromnej ilości, chociaż tu niby w przędzalni 45 tysięcy litrów chodzi tej, tej wełny, trochę więcej niż w fabryce ubrań, nie mniej, bo w fabryce ubrań 100 tysięcy, tak fabryce ubrań 100 tysięcy, no więc jakby no to jest powiedzmy razy dwa tak i to jest ogromna jak dla mnie różnica, więc zrobimy widzowie sobie tak, że do pierwszej lepszej tutaj podejdziemy. Zrobimy wydaj. No zarządzaj. Zrobimy wydaj. Y -y -y -y. Tu, 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 tu tu nie tak nie chciałem zrobić. Tylko tak. Teraz tylko ile litrów? No nie wiem, zakładam, że 20 tysięcy litrów powinno wejść. Ale i tak mi pewnie tyle palet nie wyskoczy, więc będziemy musieli to ręcznie robić. Widzowie, gdzie nam to wydało? Bo czekajcie, tutaj się dostarczało. To było chyba tu gdzieś z tej strony. Tu, tak? Tu. Aha, bo to tylko cztery palety wydaje normalnie. No dobra, no. Mogli to inaczej zrobić. No to, có to cóż, będziemy po cztery. I chodzi mi o to, że zapakujemy tego, y tą taterkę naszą na full. Pojedziemy z nią do supermarketu, to sprzedać i zobaczymy, ile wyjdzie nam za jedną ciężarówkę kasy. I wtedy będzie bardzo łatwo to można policzyć. Dlatego odcinek będzie krótszy. Bo tak jak mówię, widzowie, ja nie chcę tego całego y towaru tutaj sprzedawać. A powód jest bardzo prosty. Po prostu nie chcę przekroczyć 100 milionów, po prostu nie chcę. Także no nie wiem, spróbujmy na 10, ale nam raczej tyle nie wyda. Spróbujmy może tak. Jest pełna? Nie, nie jest jeszcze pełna. Ale tu a, jeszcze jedno, dobra, 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 dobra. No to będzie tak full. Według teorii, oczywiście nie patrzymy w tej chwili widzowie na żaden, um, y, żadną, żaden przedział cen, bo to nas w tej chwili po prostu no, nie interesuje. My chcemy tak o, sprawdzić ile zarobimy na ubraniach. Bo oczywiście tu sobie przejrzymy to i to właśnie będziemy widzowie robili. Ubrania. Zobaczcie, supermarket, y, Specialisty country store. To jest ten zielony, to jest ten zielony. 33 tysiące. No, a 31, czyli coś tutaj jest i tak więcej, ale zobaczcie, w niektórych miesiącach jest 18, a my jesteśmy w maju. Patrzcie jak trafiliśmy, to nie było zupełnie planowane, widzowie. To zupełnie nie było planowane, nie spodziewałem się, że... Akurat mamy najlepszy miesiąc na sprzedaż. 33 tysiące, no jest różnica spora między 33 tysiące, widzowie, a... 33 tysiące, a 18 tysięcy no to jest spora różnica, nie? Prawie dwukrotna. Prawie to słuchajcie, to w takim razie robimy takie machnią, że to sprzedamy i zobaczymy, ile za 20 tysięcy litrów. No, już pomyślałem o pieniądzach, aż się zachły stołem. Znowu kawkę sobie popijam, widzowie. Jak ktoś z Was coś popija, to smacznego. I przepraszam za ten nie do końca przyjemny. Odgłos. O, tam jeszcze nasz strajk jest. Często słuchajcie z wami, jak nagrywam odcinki, przez to, że dużo gadam. Najczęściej herbatkę popijam, żeby mnie gardło nie bolało, bo nagrywam po parę odcinków dziennie czasami. Ale dzisiaj akurat kawkę. Jak fusami wleciał do się... Dobrze, no to zobaczmy. Możemy to przeliczyć oczywiście według tej ceny na potencjalny 1000 litrów. Możemy przeliczyć na ciężarówkę, no bo, ale to ja bym na ciężarówkę przeliczył raczej. Bo to można bardzo prosto będzie przeliczyć. Tylko pytanie, czy nam wyjdzie kwota cała? 600 tysięcy? Wiecie co, że ja się spodziewałem? Tu kwotę. No czekajcie. Mieliśmy 20 tysięcy litrów, tak. Czekajcie, czekajcie, widzowie. 33 tysiące litrów. Ja sobie nawet wezmę kalkulator, odpalę w tym momencie bo akurat tak, tak dobry w matematyce słuchajcie, to nie jestem. Wybaczcie, żeby w głowie takie biznesowe sprawy liczyć, to nie. 33 tysiące załóżmy, już tam zaokrąglimy, już tam bez tych 600, nie? 33 tysiące. Jest za 1000 litrów, a my mieliśmy 20 tysięcy litrów. No to jest 660 tysięcy faktycznie. To jest, no dobrze, no to słuchajcie, no to jeżeli my za 20 tysięcy to by dostaliśmy 600 tysięcy, jeżeli to byśmy pomnożyli razy powiedzmy, bo było 20, to razy 6, no załóżmy razy 6, bo tam doliczę jeszcze z zakładów krawieckich, no to byśmy mieli gdzieś tak niecałe nie 400, przepraszam, 4 miliony. Jakbyśmy wszystko sprzedali, byśmy zarobili 4 miliony. Okej, okay. 4 miliony za wszystkie, no Fajna kasa, aczkolwiek dziwię się, czemu, czemu słuchajcie to. Albo możliwe dlatego, że ta ciężarówka mniej ładuje, bo jak my wieźliśmy ciasteczka, a poza tym ciasteczka nie były za 30 tysięcy, tylko ciasteczka były chyba za 50 tysięcy. Musimy to widzowie zerknąć jeszcze. I stąd chyba jest ta różnica. bo Tak troszkę zgłupiałem. Widzicie? Tu mamy te ciasteczka i to jest ten pakiet. One są nawet za 60 tysięcy. No. Okej, okay, tu jeszcze jakieś pościągałem. Jakieś tam pościągałem, widzicie tam sobie czekolady, jakieś tam desery. Czy to się opłaca? Nie wiem, czy się opłaca, ale jakieś tam produkcje dodatkowe. No jak coś jest za tam 10 tysięcy, to nie, że się opłaca. No i zamysł jest, moi drodzy, taki, to już będziemy się tutaj do końca odcinka zbliżali, bo tak jak obiecałem, że będzie on dzisiaj wyjątkowo krótszy. Tylko Wam jeszcze pokażę. Zamysł jest taki, że oczywiście teraz powinienem ustawić sprzedaż automatyczną. Ale tego widzowie nie zrobię, bo tak jak mówię, mamy, zobaczcie, 68 milionów mamy kasy i ja chcę z tej kasy po prostu schodzić, schodzić, inwestować. Także we wszystkich zakładach produkcyjnych pokażę Wam, żebyście widzieli, to nie ma opcji, żeby mi jakakolwiek kasa przybywała. Czy to czekolada akurat jest na dystrybucję nastawiona, no ale to oczywiście, zobaczcie, mamy deski ucieśli. O, to trzeba wyłączyć sprzedaż, halo, halo, widzowie. Magazynowanie, magazynowanie, magazynowanie. Tutaj jest sprzedaż, no to niedobrze. Tutaj ma być magazynowanie. Tu magazynowanie, magazyn. Okej, okay, w, jednym, w jednym mi się niestety meble sprzedawały, ale to też pod Waszą kontrolą teraz robię. Następnie ciuchy, zobaczcie, wszędzie będzie ustawione na magazynowanie. Ja wiem, że będą te, te, te wszystkie nasze zakłady produkcyjne. Pękały w szwach. Ja wiem o tym. Tutaj jest sprzedaż tych, ale tu i tak składników nam brakuje. Ale to może i tak, już na wszelki wypadek, żeby nam się coś tam samo nie sprzedało, to ustawmy. I do czego zmierzam? Czemu tak robię, moi drodzy? Czemu ja tutaj to zmieniam? Mianowicie dlatego, że nie chcę widzowie zbyt szybko jeszcze wypalić się z tą serią. Chciałbym jeszcze parę odcinków z tą serią nagrać, bo jest tu myślę, że fa fajne wyzwania są do zrobienia. A jeśli już bym te 100 milionów przekroczył, to gdzieś tam to w psychice siedzi i to już by tej frajdy nie było, nie? Także A tu muszę w ogóle podostarczać jeszcze składników. Niedługo uzupełnimy buraki cukrowe widzowie. Także tutaj będzie cukrownia niedługo pełną parą działała. Tu nam brakuje paru składników. Nie wiem, czy ja je chcę kupować. Nie wiem, czy ja je chcę kupować. Tutaj te składniki. To to w ogóle mnie dziwi, bo tu jest jakieś takie coś, co myślałem, że trenuje konie, a tak jakby nie wiem, nie rozumiem tego. Widzicie wszędzie mamy namagazynowanie. To jest czekolada, powinna być dostarczana, więc nie wiem. O, mleko by trzeba do lodów dostarczyć. Koniecznie. No ale akurat mleka mamy bardzo dużo, więc się nie bawimy. Widzicie? Wszędzie, wszędzie jest albo dystrybucja, albo magazynowanie. Tu może zrobimy na dystrybucję, może akurat gdzieś jest to, masło nam akurat potrzebne będzie. Niby jest dystrybucja, ale jakoś widać, że nie zużywają nigdzie masła, magazynowanie. No dobrze widzowie. No i tak to wygląda. Wiem, że ktoś z Was może powiedzieć, że to jest w ogóle głupie i bez sensu. No bo po co fabryki, gdzie ja tego nie sprzedaję? Ale wiecie, ja mogę to w którymś momencie na, na, na specjalnym odcinku odpalić i wtedy zobaczymy, ile my, widzowie tej, o już pszenicy, ile się przerobiło. Zobaczcie, mieliśmy oba młyny zbożowe, słuchajcie, na full. Nie jęczmień, tylko tutaj mąka. Zobaczcie, moi drodzy, mieliśmy oba, y, oba na full zapełnione młyny zbożowe tymi wielkimi zbożami, na, naszymi żniwami. I Zobaczcie, już połowa praktycznie w jednym i w drugim się. Zużyła także mąka, jest dystrybuowana cały czas skutecznie. No tu, tu już pomidorów i, i chwilowo innych rzeczy nie będziemy dystrybuowali, dlatego że. O magazynowanie, jak widzicie, nie będziemy dystrybuowali, dlatego że szklarnie pobu, poburzyłem chwilowo, ale spokojnie. Ja też szklarnie wybuduję. Zobaczycie w następnym odcinku. Tu jest dystrybucja, ale spoko. Dystrybucja generalnie niczego nie zmienia. Ważne, żeby nie było, jak widzicie, sprzedaży, nie? Żeby nigdzie ta sprzedaż nam. Eee, tutaj, tutaj, wióry są sprzedawane, no ale dobra, wióry to tam są tak tanie, że wątpię, żebyśmy na wiurach tu coś zarabiali. Mogę nawet tą sprzedaż też, słuchajcie, wiórów wyłączyć. Skoro mówiliśmy, że wszystko wyłączamy, no to wszystko. Nigdzie żadnej sprzedaży, widzicie? Wszystko jest powyłączane. Także taki jest widzowie zamysł na najbliższe odcinki. Co będzie w następnych odcinkach? No, będę chciał jeszcze za te buraki cukrowe się wziąć. Które tutaj gdzieś mamy? tu, 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 tu chyba? A. No, tutaj mamy buraki cukrowe. To jest, mówię, to pole, które sam tam troszkę wykształtowałem, dlatego może nie jest zbyt ładne. <grym> Ale uczę się pługiem, wbrew pozorom. Słuchajcie, tym pługiem to nie jest tak łatwo równo coś tam przyorać. Nie? To, to wbrew pozorom, jak taki pług na 16 metrów, to jest co robić. Następnie mamy tutaj zatorami. Dużą część na pszenicę. Ja zobaczę, jak to w praktyce będzie wyglądało, jak ci nasi tu będą gadkowie kosili. No tutaj jakieś drzewo by dobrze było usunąć, ale to jest jako krzak, więc muszę i tak poczekać i je trawą po prostu zniszczyć, bo to jest jako krzak, a krzaków się nie usuwa. Krzaki można tylko trawą zamalować. No i co? Mamy zobaczcie dwa olbrzymiaste pola, zresztą to będzie widać na mapie. Proszę bardzo, drogi widzu, zobacz sobie. To raczej to jesteśmy, aha, bo my jesteśmy tu. Tutaj te 50, 51, 53 i czwarte to będą buraki cukrowe i to są buraki cukrowe, tak. A natomiast 68, 9, 70, 71 to jest wszystko na pszenicę. Także zostają nam tylko tutaj te pola, które tak jak mówiłem w którymś tam z poprzednich odcinków, według mojego planu chciałbym też zaorać jako jedno pole. I jeszcze nie wiem, może słoneczniki. Zostaje nam cała masa tych pól, które są no blisko tutaj naszego tartaku. Też bym chciał wykorzystać do czegoś. No i te pola też są. Tutaj jest trochę tak podziabane, bo tutaj teren równałem. Także te pola też bym chciał za, zaorać i też je jako jedno pole na coś wykorzystać. Ale może jakaś kukurydza, bo też kukurydzą być czy soja, bo soją byśmy karmili też kury. Jako pasza białkowa dla kur jest dobra. Także zobaczymy. I tu coś jest na pomarańczowo, ale to nie wiem, co to jest. To jest jakiś tutaj labirynt? Musiałbym tam zajrzeć, bo jeszcze tak mapy aż, słuchajcie, całej nie zwiedzałem. A jak widzicie, dużo moich ciągników jeszcze stoi przy autostradzie, na wiadukcie i robią blokadę w ramach protestu rolniczego. Także jeszcze tam dużo stoi, muszę je pościągać. Chyba kombajny przede wszystkim tam stoją. Także to tyle, moi drodzy. No, jeżeli chodzi o owce, o wełnę, nagram o tym zupełnie osobny odcinek. Natomiast, jak tutaj, miałbym w ramach właśnie odcinka podsumować na zakończenie, to drogi widzu, wyglądało to tak jak to tworzyłem no, w kilku ostatnich odcinkach. No, bo to też praca z tymi owcami no, parę odcinków mi zajęła i cały czas coś zmieniałem, bo byliście też tego świadkami, tak. I zobaczcie, ostatecznie wyszło na to, że. Ostatecznie wyszło, słuchajcie, na to, że tak to wygląda. No, niestety tej drabiny tam już się nie da usunąć. Mm, że tak to wygląda. Tych owieczek jest naprawdę 10 y, tych pastwisk i dają one tyle wełny, że tej wełny nie jesteśmy w stanie przerobić. Bo jakbyśmy sobie nawet tu zajrzeli, zobaczcie: 94 tysiące litrów wełny, a pojemność jest 100. No, to, to, to raptem 4 palety, 6 palet, sory przywiozę i, i tyle. No tutaj. Jest chyba 100 tysięcy, dlatego że ta wełna. Zobaczcie, ale ona faktycznie, jeżeli ją zrzucicie, to tak widzowie działa. To jest bardzo fajne. Zobaczcie, widzicie, są poubierane. Także, jak mam nadwyżkę, to ja po prostu przyjeżdżam całą ciężarówką, zrzucam to. Nie? Także, no, muszę iść tę moją tatrę tam odebrać, bo później będę ją szukał. A tatra jest mi potrzebna do wożenia wełny, bo zobaczcie, tu cały czas ta wełna się produkuje i produkuje się naprawdę super. No a nasze tutaj owieczki, kochani moi drodzy, tylko i wyłącznie trawą karmimy. Ile tu mamy pokarmu? Mamy dużo, więc spoko. Także to jest bardzo opłacalny biznes. Bo tak jak w przypadku, ale to mówię, nagram osobny odcinek, ale tak w wielkim skrócie, tak jak w przypadku kur, musicie jednak tam kombinować, żeby różnymi pokarmami te kury karmić, no które, no wiadomo, że ciężej jest zdobyć pszenicę, niż zdobyć trawę. Chodzi mi o to, że trawę możesz zawsze kosić i jakby zawsze tą trawę będziesz mieć. I ona praktycznie raz ją siejesz i masz ją za darmo, tak? A już pszenicę niestety musisz siać regularnie i dużo pracy w to wkładać. Więc o to mi chodzi. W przypadku na przykład krów, gdzie musisz też tego siana dostarczać, słomy, TMR-u, tak? tej kiszonki, to niby oczywiście kiszonkę tworzymy, wiadomo, z trawy, ale jest to o wiele więcej pracy. W sensie, że tutaj tylko ładujesz na przyczepę trawę i ją przywozisz tym naszym owieczkom i one są zadowolone. Także te owce są bardzo wdzięcznym tutaj biznesem i wełna jest bardzo fajnym, wdzięcznym biznesem. Skoczmy sobie dla widza na koniec odcinka do naszych owieczek. Także to tyle drogi widzów w tym odcinku. Tam są oczywiście nasze nasza hacienda, ale do tamtej części to jeszcze przejdziemy. Przykre to, że ta seria no, zbliża się do końca, bo troszkę do tej mapy się już przyzwyczaiłem i w końcu zaskoczyło, że poczułem. Ale jeszcze nie będziemy absolutnie kończyli na 100%, bo jeszcze parę rzeczy chciałbym tu um, zrobić, żeby, żeby w miarę możliwości tą mapę zapełnić. No i to tyle w 30 minutach się dzisiaj uwinęliśmy, tak jak obiecywałem, krótszy odcinek. Drogi widzu będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. To też widzę, że wtedy oglądacie i motywuje mnie do kolejnych odcinków. Wkrótce z pewnością będą jakieś poradniki z farminga, bo dużo rzeczy się musiałem uczyć. I chciałbym w pewnych też i wyliczeniach, różnych rzeczach pokazywać ludziom, którzy mogą mieć problem z tym samym, co ja miałem. Także to tyle moi drodzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.